Choinka za dobry uczynek. Dzisiaj wyjątkowy prezent otrzymywali honorowi dawcy krwi. Niektórym udało się ją oddać po raz pierwszy. W końcu mogłam komuś pomóc. Już wcześniej próbowałam, aczkolwiek nie zawsze wychodziło, bo gdzieś tam nie zawsze moja żyła, że tak powiem, chciała współpracować. A tutaj w końcu się udało i jestem bardzo zadowolona, że jeszcze przed świętami taki, można powiedzieć, świąteczny klimat, a na pewno ta krew się komuś przyda. Pani Weronika była mile zaskoczona, bo przy okazji otrzymała w prezencie świąteczne drzewko. Leśnicy wraz z regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa po raz kolejny przygotowali akcję Choinka za życie. Pochodzą z plantacji choinkowych. One najczęściej są zakładane pod liniami wysokiego napięcia, tam jest więcej miejsca, żeby mogły, że tak powiem, nabierać lepszych kształtów, bardziej gęstych igieł, żeby były ładniejsze po prostu. W okresie świątecznym nie brakuje dawców krwi, jednak krwiodawstwo trzeba promować, bo tego leku nigdy nie jest za dużo. Każdą ilość jesteśmy w stanie przekazać, dlatego że krew jest ważna przez 42 dni, a to jest taki czas, że ta ilość donacji, która jest u nas składowana przez dawców, potrafi być systematycznie do szpitali przekazywana. Żeby krwi nie brakowało, potrzeba wielu dawców. Nieprzekonanych może zachęcić to, że w dalszym ciągu przysługuje im dodatkowy wolny dzień od pracy.